31 lipiec 2019 rok znajdujemy się na Górze Wszystkich Świętych, na Wieży Widokowej. Mój kolega chce pokazać poszczególne szczyty i pasma górskie, jakie są widać. A więc tutaj jest... Tak. Tutaj jest Nowa Ruda Słupiec teraz, w tej chwili. Tak, kamieniołomy. Zaraz przyniosę obiekty na kamieniołomy. Te kamieniołomy należą do kogo? To jest chyba fajna gra, bo ja nie wiem. Czynne kamieniołomy. I to się zlicza do terenu Nowej Rudy Słupca, tak? Dobrze. A tam na horyzoncie, na kamieniołomie na horyzoncie jest Srebrna Góra. Aha, i słynna srebrnogórska twierdza, tam prawda? Nawet kawałeczek tam widać, tu twierdza tylko dobrze, a lornetkę miał, to by tam, bo widać czubek tej twierdzy, tego dążywana, to widać, dążona widać i właśnie... Troszeczkę mgły jest jednak tam dalej, im dalej, tym gorzej zamglone. Widać dobrze. Dobrze, to już mamy. No, to jest dzikowiec. Dzikowiec, właśnie, już go przybliża. To jest dzikowiec właśnie, tak. I dalej w lewo, następna wieś, tutaj ta poniżej, tak ta wprost. To nie jest Nowa Ruda jeszcze? To już jest, tam dalej to już jest Wolibórz. Wolibórz? Mhm. A to wszystko, te już takie większe szczyty, to są góry powałbrzyskie po prostu. Nie, to są góry wielkie, to są góry Sowie. Sowie, no ale to na ziemi wałbrzyskiej. Tak, góry są. Aha, bo wiem, że sobie zaliczane, no dobra. Może i zaliczają. Zaliczane do gór wałbrzyskich. A tutaj właśnie tam na górze widać wielką Sowę, znaczy na Sowie. Byłem na też kamienna, piękna, duża wieża. I tam jest też, teraz pobudowali tam kapliczkę. No jak byłem, to mieli budować, właśnie była mowa. Oddali biskup, tam był chyba dwóch biskupów, nawet było na otwarciu. Na właśnie na Wielkiej Sowie. Tu Świętej Anny Góra, prawda? Tak, tu Świętej Anny. Na szczęście wieża już jest dostępna, kamienna, piękna wieża, bo wybudowano maszt przekaźnikowy, prawda? I dlatego uwolnili wreszcie tą wieżę od tych wszystkich urządzeń i można wejść tam. A tam są stoki sokolce, tam na górze, stoki zarciaskie. Teraz przybliżę. No, tak kawał drogi są, jakby nie patrzeć, ale coś tam będzie widać. No, nowej Rudy nie widać, bo Nowa Ruda jest tutaj za tą górką. Tak, że ukształtowanie terenu nam nie pokaże tego. Bieganów, podróża tej podróży. Parę domków, a tutaj te domki są wszystkie, można powiedzieć, tam jeden tylko przywracam, że mieszkała, resztę to są wszystkie. Tam sobie zrobię ludzie daty, tam się tu mają powierzchni. Przechodzimy dalej teraz. Tam widać właśnie Dobrze, w każdym razie przybliżyłem, to będzie chyba widać. I właśnie prosto na Śnieżkę. Znaczy, teraz jej nie zobaczymy, bo tam zasłaniają drzewa, ale to jest ten kierunek. Przybliżę, ale to i tak się za duży gąszcz. Tam są karkonosze, tam jest Śnieżka właśnie. Karkonosze, Śnieżka. Tam za tymi chmurami. Dobra, dalej. Na horyzoncie. Już tam tutaj co mamy po lewej? Te miejscowości u podnóża góry. Góry Stołowej, Szczelin jest wielki. A to poniżej, tu dużo niżej. A to tu ścinawka jest, tak? No właśnie, nie mogłem nieraz zlokalizować, co to jest. No zaraz, ja tutaj... A tam dalej, na tą górką, tam jest rzucę.
Tam później jest wieża Suszynka też piękna wieża widokowa, wysoka, 26 metrów. Byłem, widziałem, widoki piękne. Tam właśnie, tam na horyzoncie też są, już tam są Czechy, bo Czechy to są, już nawet tam są Czechy, tam właśnie już widać kościół. Kościół Świętej Magdaleny jest. A to pod wieżą. Widoki pod wieżą. Wiedziane to tam jest przed kościół. Ten kościół jest, nazywa się taka miasta, wioska Sonow. W Sonowie ten kościół właśnie jest. Daj no Teresę teraz, nie? Teresa już schodzi na dół. Już Teresa została. Teresa została. Aha. Teresa dostała? I Góra Świętej Anny. Twoje piękne oczy mogą zauroczyć. Twoje czarne włosy, to miał letni